Witam was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Paweł Ludowic. No w dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą służbę. I sprawdzimy, czego się nauczyłem. O, nic ciekawego. Się nie nauczyłem. Dużo jakichś tutaj ciężkich. Nie mogę? O, szkoda. Myślę, że nic mi nie zrobią. A ja lejno odkupić saję to was. Będą chcieli z tobą handlować. W państwie komunistycznym towar pierwszej potrzeby często dostępny jest jedynie na czarnym rynku. Drobny handel może być dla ciebie okazją na dodatkowy zarobek. Cena towaru w twoim inwentarzu to cena, za którą kupiłeś dany przedmiot. Przed sprzedażą możesz łatwo sprawdzić, czy twoja transakcja będzie... O co? Ja mam paczkę papierosów? Noża mu nie mogę sprzedać? Niestety. A nie, daj to papiro. O, to by się przydało na wieczór. No nie, za drogie, panie. A rzeczy z kontrabandy, panie, nie chcesz pan kupić? Jeszcze mamy jednego więźnia, ale to... Jutro. A, pan już dał dokumenty? Dwa środki chemiczne, chilalne, kalkan... Nie, kalkan... To się zriada... To się też nie zriada... No, panie... Zobaczymy, jakie pan tam środki chemiczne przewozisz. Ach tak, nie ma czego szukać, a to może fajki leżą czy coś. No nie, no rzeczywiście nie ma tutaj akurat czego szukać. Dajcie? Nie, nie dajcie. Ale tam miało być tych środków 4, nie? A i 4 są. Przeweźmiemy sobie. A, 4 środki chemiczne. Rzeczywiście, panie, no akurat tutaj pan nic nie przeskrobał. No, kontrola jest negatywna. To mala. Masz pan napisane w tym potwierdzeniu całym. Kolejne. O, szybciej, panie, wsiadaj, zamykaj te drzwi i jedź. Czasu nie mam. A ja pytam się dlaczego, no. Bo tak. O, błędy w liście przewozowym? Czemu? Ja tam nie widziałem błędów. O, 4 się... Nie tak to, jak zadą. Aj! Furka! Wyszyjeć maszyną, a śladować jego! Ty, no panie! Co to miało być? No wsiadaj pan! No, on liczy. Czemu nie mogę? A najpierw syreny. Ja też o chwilę zastanowiłem, kurczę, co ten gość robi. Jest ich łączę coraz bliżej, a nie mogę broni użyć.
Już panie, jestem blisko zatrzymania, no. Coraz mniej czasu, ale jestem włączę coraz bliżej, nie? Pijcie, no. Jebo. Więcej tych czaków tam nie mogli nastawiać? No już, panie. A bo to jest, że się od niego oddalam za bardzo. A ja myślę, mówię, że to czas jakiś. To jest odległość od niego. Może, żeś pan wyjechał na szerszą drogę. I no co to miało być, panie? Pan się chyba nie chcesz zatrzymać, wiesz pan? Jeszcze żeś przejechał. To do Franca. Kurwa duras. Odlikso! No pan wyślarem zganiać! Ale ty bydlo w pijarejno, ać powrotny jedgo! I coś ma być. Ataju, siem rachowy! Dobra, panie, tylko tu dziś pan aż ten swój sam, nie? Ja w ogóle jestem. Ja tam, gdzie powinienem być. Dobra, panie, a te syreny to ja już raczej nie potrzebuję. No i jedziemy na posterunek. Jeszcze mi wyjechało, no. Dobra, lecimy, 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 nie śpimy. 8 dych na tym pomacie. Ja. Lecimy, lecimy. Mamy jednego więźnia. Na odstawienie. Mężczyzn znak potrącił, wiesz pan? No wróciłem, gdzie ten telefon? No bo tu bramy teraz nie mam. Siedli ją usunęli. Gavrilova, oni madre trpsaja, ili kwawo w historii lowa, a dielo eto ażne, ili owy madre churka paszlo, koresy sorokin, nożnieje was. Tartako? Panie. Przy okazji tu pana też weźmiemy, wiesz pan? A. Jedziemy. A, nie, kontrabandy jeszcze nie będę brał, bo jest tego za mało. Jest ten tartak? No i czy znowu nie mogę odpalić tego samochodu? A nie, coś jest to z silnikiem, nie tak, wiesz pan? To jest.
A że nie dajesz się wpierw mu coś zrobić? Na co mi drogi pistolet? Ja już kupiłem jeden. A. To mamy 3 i 3. To mamy 3 i 3. Mamy mniej amunicji. Wyjść pan to wyrzuć. Jeden pistolet wystarczy. Mogli już jechać? Przecież miałem pistolet. Najciąg by mi każecie brać kolejny. A ja na tartach mam jechać, panie, ale na bazę policji podjedziemy przy okazji, nie? A wiem, że to była niby ważna sprawa, no ale... Ważne sprawy też muszą czasami poczekać, wiesz pan? I więźniów z tyłu ja może odstawić 200 do przodu będę, nie? Ogólnie my żadnego okna nie mamy, wiesz pan? A już prawie jesteśmy na bazie i zaraz pojedziemy na tartaj, nie? Chyba wiem co zrobiłem, kończę, pojechałem na bazę. 10 jej kontrabandy. Ale ja jestem mądry. A obóz pracy kończy jest na dole, no ja nie. Dobra, panie, jedziemy z skrótem tymi bocznymi dróżkami, nie? No jedziemy. Bo muszę ich odstawić, panie. Przy okazji zahaczymy o ten tartak. Tymi więźniami, no. Mam nadzieję, że nie uciekną, jak to będzie ta strzelanina jakaś. Tartak jest to kończę po lewa, ja. Nie tap to uwarić. Starszina Gavrilov estio zazdro kriminalov. Aczni ta aralać. Majo madro uswiadomica inspektora ili incidiente. Ty no panie, no ale kończę mieliśmy stąd jechać i co? Aha, się amunicja aż po raz skończyła. To chyba się tak miało wyglądać, nie? Jak coś mi się wydaje. Hurka! Opochameno! A smożno je wożywatko! A trobuj, Wariszu. A karistanska was trybuje. Cóż, co z moimi więźniami? Marisiu, a ja radny liszto żywacko. Wasze madro wartne i powdia. Narzędzia o magazyn. Dobrze, a co z moimi dwoma więźniami? Ale i to siedzi ta? Jeden siedzi. Jeden sobie przemytnik. To panie? Jesteś wolny. Nie, nie jesteś wolny. Do więzienia. Idź pan żeś. Dobra. Zaczynamy robotę, bo nic z tego włączenia wyszło. Trzeba było najpierw ich odstawić jednak. I dobry. Dawaj pan dokument. No niech szanisz.
Varlik Ozarajew. Zgadza się. E5995E. Rynek 8. 5000 zmian. Paryżu, Korna RKI, tu rozpadną chytrownie. Eto bardzo narodni, my nie pozwalicie ich to krusku perewosku, a ci wsiem. On z przez ujawnieniem powiązań obywateli z grupami przestępczymi rząd nałożył embargo na wszelkie towary z tej ruchu, i zabranie się wjazdu kierowcom przewożący towary i bagaże z Królestwa RK. U Królestwa RK W 49 przebite opony. Jest przebita opona, czy nie? Czy mi się zdaje? No, to jakby była przebita. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się być w porządku. Masz pan tą przebitą oponkę, nie? Wiesz pan... W teorii nie powinienem pana przepuszczać chyba, nie? Z przebitą oponką. Nie ma. Mogę wysiąść? Mogę. No nie, no wszystko kończy się zgadza. Królestwo RK. No mógłby być tym przemytnikiem, ale kończę to nie jest. Chyba, że coś to sprawdzam. Spada tam. No niech pan spada. Weź pan. Ramkę mi naprawili. Zamknij sobie pan drzwi, tam te drugie też. Tam się zamknęły. No dobrze. Dawaj pan dokumenty. Królestwo RK. A tu jest raport inspekcji. Regulacje wjazdowe nie zostały spełnione. Levon Eraliew. Zgadza się. Zgadza się. Tu się wszystko zgadza. Niemożliwe. Jakimś dziwnym cudem wierzysz pan? Mirnuj się, nie też posłuchać to jest. Jedziesz pan bagaże, których... Pewnie wieś nie powinieneś. W silniku nic pan nie masz. Wiesz pan co? O. Aś. A tu masz schowek. A ile żeś potwierdzał? 4 detergenty i 5 bagażu. A czemu bagaż jest jeden? Aś to mi pan śmierdzisz. A no bagaż to był tylko jeden. A nie, tu jest więcej. Ja żebym ślepy był aż tak. Dobra, bagaż 5, detergenty 4. Widać pan, że się przejedziesz, wiesz pan, nie? Już to panu mówię. Cześć. Witam. Dobra. Te kufereczki sobie możemy pootwierać. Tamtego psuć mu nie będziemy, węża żadnego nie ma. I też jest kufery, nie, tu pan nic nie masz. Dobra panie, zwróć mu, nie?
ładunek i niech ucieka, ucieka od nas, ucieka, ucieka. A jeszcze tylko wiesz pan, co sprawdzę zdjęcia? Nie, no do zdjęcia to pan bardzo podobny jest. Nie możesz pan niestety wie. To mala. No, takie regulacje tu mamy. Królestwo RK. No jedź. Maskę pan ze zamknie, nie? No. Nie, trąb pan. Przemyt broni. Cóż. I dobry. I tam, dawaj pan. Słuszna odmowa. Perfekcyjna kontrola. No, pan też pan nie przejedziesz, nie? Ale sprawdzimy dalej, nie? Się zgadza, to się zgadza. Ein Okara. Alive. Nie się zgadza, no ale panie, no regulacji wjazdowych to pan nie spełniasz. Nie masz pan czasem tych 49 lat? No nie masz. No jako, że pan transportujesz ładunek, którego pan żeś nie powinien transportować, coś mi tutaj śmierdzi. No dobra, wyładujmy to. Czy jakiś tam bagaże? Wyjrzyjmy do schowka, nie ma nic. Dachowego pan nie masz, o tu jest więcej bagażu. Dobra panie, ja tu sobie idę posprawdzać, nie? Dobra, pięć bagażu. No tyle pan miał żeś przewozić. No i to by się zgadzało, nic tu nie widzę podejrzanego. Pan odda ten ładunek, nie? No, miło było. Czyli tak. No niestety pan się nie dostosował, aresztować go nie będziemy, ale my pana nie przepuścimy. Nie tak. Nie? No ja wiem, że nie. Mówiłem, że właśnie, że nie przepuszczę, nie? No nie. Kolejny. Nie przypomnijmy. I tam nie ma pan dwóch opon przebitych czasem? Nie, masz. No dobra, witam, dawaj pan dokument. Państwa RK. 49 lat, tam też nie ma, ale ma nieważny ten. Ramin Kurbanów. Zgadza się. No masz pan już nieważny, wiesz pan? Zdjęcie jak tam trochę panu broda zarosła. No cóż. Poświecę sobie jeszcze latareczką, nie? I będzie pan mógł uciekać. Nic nie ma. Wybitą szybę pan ma z tyłu. Proszę naprawić. Chowko też nic nie ma, dobra. No już koniec. Do widzenia. Barasto, Cipka! Ja popełniam błąd. A pan popełnił błąd. Że tu przyjechał. Nie powinien. Witam. Dziękuję. To kornawa turu rozdruki ada a różniki perwosku. Enobdy gardu akarów ać lejno ać ana. A, że zdjęcie było nie takie, no wiem, dobra, Dymu. Jeśli pan zamknął drzwi, bo pan jakieś bzdury tu gada. A leć się i bojko. N9 pisze i 3-1. Radzę się. No tutaj też się zgadza, jedna kuchynka, zagrożenie.
Dzwoniłby pan lokalny. To nic raczej nie przywozisz, nie? Aha. Co to miało być, to ja nie wiem. Dobra, żeby tego nie było dobywać, bo to bez sensu. Woryć z cementem jeden, kuchenka gazowa jedna, zagrożenie jedno i strzynkami dwa jedna. Dobra. Jedyny porządny chyba dzisiaj. Zapraszam. Robotny, etat siem, ać ten naja. Atma obar minitka, ać obają instrumenty... Czemu miał być aresztowany? Ilio, odi ticha. Czemu by miał być niby aresztowany? Atajcie, Ada? Z nim wszystko było w porządku. A że koszty, kwatery. A. Samochód? Mogę sobie ulepszyć? A że szybciej jeździ, ma większą wytrzymałość i większą pojemność. I nie trzeba. A na tyż na razie nie będziemy tu transportować. Pan tu nie siedzi i czeka na lepsze dni. Miło pana poznać. Idziemy spać, nie? I tym optymistycznym akcentem dzisiejszy odcinek nie zakończymy. I będziemy się widzieć już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.